Wyprawa do wyjątkowych klasztorów, starych warowni, zabytkowych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 60 pomników historii rozsianych po całej Polsce. Tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze elitarne grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Oczywiście pierwsze skojarzenie pochowana na Wawelu żona Władysława Jagieły. Jednak prawie dwa wieki przed Andegawęką inna władczyni zdobyła serca poddanych. Dobra i pobożna księżna Jadwiga Śląska została kanonizowana w 1267 roku niemal natychmiast po śmierci. Jej szczątki spoczywają do dziś w Trzebnickiej Bazylice. Zespół dawnego opactwa Cysterek w Trzebnicy wpisano na listę pomników historii w 2014 roku. Kościół klasztorny pochodzący z początków XIII wieku wzniesiono w stylu romańskim z elementami wczesnego gotyku. Zaprojektowany był on według cysterskich wzorów jako trójnawowa bazylika z transeptem, czyli nawą prostopadłą do osi kościoła. Kaplica świętej Jadwigi, stanowiąca część świątyni, to pierwsza na ziemiach polskich w pełni gotycka budowla. Trzebnicka Bazylika kryje w sobie relikt romańskiej pierwszej świątyni. Która część kościoła jest najstarsza? Do najstarszych części kościoła należy krypta świętego Bartłomieja, od której w zasadzie rozpoczęto budowę świątyni. Przypuszczamy, że około 1203 roku. Datą pewną jest rok 1214, kiedy ta krypta została jako pierwsza część kościoła poświęcona. O tym, jak wyglądał średniowieczny kościół, świadczą przepiękne portale odkryte tutaj w latach 30. Jak to się stało, że one pozostawały w ukryciu tak długo? Więc przede wszystkim one zostały w dobie barokizacji zamurowane, ponieważ nie dało się usunąć tych elementów. Stąd zostały przykryte warstwą muru, warstwą tynku. Do najcenniejszych należy portal Dawidowy, stanowiący element dawnej fasady kościoła, wejścia do kościoła. Były trzy portale, główny z Chrystusem nauczającym, czy też tronującym, i wiemy, że ten zachowany portal Dawidowy i najprawdopodobniej portal po stronie południowej, tak zwany portal Salomonowy. Oprócz tego mamy przy dawnym wejściu dla ludzi świeckich portal Maryjny od strony północnej i w kaplicy świętej Jadwigi już troszeczkę późniejszy portal gotycki dwustronny. Klejnot tutejszej bazyliki, czyli kaplica świętej Jadwigi, to jest bodaj najwcześniejsza w pełni gotycka budowla na Śląsku, a może i w Polsce. W kościele trzebnickim znajdują się jej relikwie, a w ołtarzu grobu świętej Jadwigi jest przechowywany cenny relikwiarz z 1553 roku, wewnątrz którego znajduje się czaszka świętej Jadwigi. Na przełomie XVII i XVIII wieku ma miejsce przebudowa bazyliki i klasztoru. Następuje barokizacja. W zasadzie to jest perła śląskiego baroku, można powiedzieć. Na szczególną uwagę zasługują dzieła trzech artystów. Franca Józefa Mangolta, rzeźbiarza, który tutaj sporo swoich dzieł pozostawił, główny ołtarz w kościele, figurę świętej Jadwigi, ambonę, kilka innych elementów. Filip Christian van Bentum, znany z Lubiąża malarz, którego obrazy mamy w prezbiterium, i Michał Leopold Wilman, chyba ten najsłynniejszy malarz doby baroku, który między innymi stworzył cykl obrazujący życie świętej Jadwigi. Dziś w głównej nawie kościoła można to życie świętej Jadwigi oglądać. Mamy tutaj w bazylice dużo późniejsze dzieła, między innymi prospekt organowy autorstwa Hansa Pelcika. Tak, to jest, można by powiedzieć, najnowszy element wystroju kościoła. Wkrada się secesja w zasadzie. Tak, włączono secesyjny prospekt organowy razem z organami, które już są siódme w naszym kościele, bardzo tak harmonijnie wpisując zastaną już substancję. Pierwszy żeński konwent cysterski na ziemiach polskich ufundowali w roku 1202 Henryk Brodaty i jego żona Jadwiga Śląska. Mniszki sprowadzono z Bambergu, były to benedyktynki, które przyjęły regułę cysterską. Klasztor władał rozległymi dobrami na Śląsku oraz w Wielkopolsce, dzięki czemu miał zapewnione solidne podstawy ekonomiczne. Z pierwotnego klasztoru zachowały się nieliczne, ale za to bardzo interesujące detale.
cysterki tutaj w klasztorze już w XIII wieku miały podobno ogrzewanie podłogowe. Czy to jest możliwe? Tak jest. Było ogrzewanie podłogowe, które zostało odkryte przez profesora Rozpędowskiego z Wrocławia w 1984 roku, kiedy dokonano wykopalisk w naszym Wirydarzu. W roku 1810 nastąpiła sekularyzacja klasztoru. Co się wydarzyło później? Jakie były późniejsze dzieje klasztoru? Te siostry otrzymały dekret od państwa pruskiego w listopadzie 1810 roku. Miały opuścić klasztor do końca roku. Klasztor potem został przeznaczony przez kilka lat na wojskowy szpital. Rycerze maltańscy u państwa pruskiego starali się, żeby kupić część klasztoru, czy cały klasztor, i udało się skrzydło południowe i część zachodniego skrzydła kupić. I założyli w ciągu 2 miesięcy szpital. I do tego szpitala sprowadzono też znów nasze siostry do pomocy właśnie do pielęgnacji chorych. Które pozostały w klasztorze do dzisiaj? Trudno wyobrazić sobie, czym byłaby Europa bez cystersów. Siostry i bracia zakonni kształtowali krajobraz kulturowy naszej części świata przez całe tysiąclecie. Nic więc dziwnego, że na naszym szlaku pomników historii jeszcze nie raz zawitamy do pocysterskich klasztorów.